Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Dying Light i jest to chyba już trzeci odcineczek, który wpada na kanał i mamy się spotkać z Brekenem w tej chwili, ale, mamy tu jeszcze jakiś sklepik. Mamy tu jeszcze jakiś sklep. No, mam dla ciebie ekstra ofertę. Ale widzę, że on nie ma w sumie nic ciekawego do sprzedaży, chociaż niby jest tam jakiś klucz nastawny, ale i tak czekam na bronie bardziej szarpane, bronie białe, typu jakieś maczety, nie maczety, bo to jest akurat moim konikiem, jeżeli chodzi o bronię w Dying Light'cie. Oprócz tego mamy tu jeszcze Hellraida, który myślę, że też pewnie przejdziemy, ale to już dopiero jak nie będziemy mieli co robić w głównej fabule i w The Following, który również będzie przez nas zrobiony. Więc wejdźmy na górę. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Tak właśnie będzie. Możemy wytworzyć nowy przedmiot. I tu jest jeszcze jakiś chyba quest. Dobra robota, 31. Znaczy Crane, prawda? No tak, dobrze myślisz. Nawet pamiętasz. Crane. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może... jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Loratraxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. No to, kochani, zaczynają nam się questy poboczne. Dzień matki, nowy wpis w dzienniku. I przed rozpoczęciem głównej misji chciałbym jeszcze pozbierać właśnie te questy. Dawud na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. To raz. Dobra. Dwa, jeszcze tu jest jakiś quest.
który też z chęcią wezmę. Hej, masz może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Okej. I reszta questów jest już powyżej naszego poziomu. Więc na pewno się tam przejdziemy. Zapraszam, gąski. To ty? I mamy porozmawiać? Tobą? Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy, jak wrzeszczał. Mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? No pewnie. Ja jestem... dobrej nocy, panie Bahir. Otwórzmy ten pierdzielnik. Pierwszy skan. Spróbuj. Troszeczkę jeszcze za nisko. I Cezamie, otwórz się. O rany, on jest dobry. Bahir, jesteś tu? Pomocy! Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie, wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka, skąd to masz, Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę, dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf, to jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Nie zawsze to mam polewkę z tego, naprawdę. Czarna polewka. Co się stało? Zabiłeś go? Nie przemienia się, ale potrzebuje lekarza. Myślałem, że się przemienia. Musimy wciąż mieć go na oku. Jeśli potrzebuje lekarza, lepiej go przyprowadź. Tak właśnie zaraz zrobimy. Muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce, naprawdę. Może i bezpieczne jak na slumsy. Tyle, że same slumsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny. A ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slumsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się na drugi kraniec miasta, a nie dam rady bez broni. Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze niesplądrowanego miejsca. Nie będziesz żałował. Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. I tak, moi drodzy, w ogóle mam do was pytanie. Nie wiem, czy ktoś mi odpisze, ale czy wiecie, czym była kiedyś czarna polewka? Bo właśnie tego słowa przed chwilą użyłem, czy zdania. Czy stwierdzenia. Nie zdania, czy zdanie w sumie też. Tego jestem ciekaw, czy wiecie, co to znaczy, czy co to kiedyś znaczyło. Teraz się już takich słów nie używa. Co oznaczało danie komuś czarnej polewki? Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na 20 piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam, migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił, od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Tylko z nim pogadaj. No, już my z nim sobie pogadamy. Kopniakiem w tyłek. Dobra, czy tu nic nie ma? Chyba nie. To jakieś wzory, z chemii byłem noga, więc wybaczcie, ale nie będę tego tłumaczył, nawet nie będę się starał, ani próbował. Niestety, ale chemia jest moją tutaj bolączką. Dobra, to myślę, że jeszcze się przejdziemy do Yusufa. Który jest chyba na samej górze wieży. Yusuf, przyjacielu, co tutaj robisz? Nie smutaj! No to ja widzę, że ty chyba cały czas lecisz do tej antyzynie. Yusuf? Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir powiadasz?
A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 apułek od tych gości. I nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pich są też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. No, ty przyjacielu, widzę, że nie tylko sprzedajesz antyzynę z tego, co... O Jezus Maria, ale to paskudnie wygląda. Chłopie, ty masz chyba martwicę na ręku. Bleh. W ogóle, ludzie, nie bierzcie narkotyków, to jest najgorsze świństwo, jakie w ogóle istnieje. Trawka to tam trawka, nie wiem, ktoś może palić, ja tam nie palę, aczkolwiek... Takie narkotyki to już naprawdę jest zło, niszczy to życie, więc nigdy w życiu tego nie bierzcie. A nie powiem, ja sam nie jestem idealny, bo papierochy palę. W sumie teraz to elektryki od 9 lat. 5? Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. O kurde, przepraszam, kliknąłem spację. No ale tak czy inaczej mówił o tym, że będziemy musieli wyruszyć w pogoń. Więc tak, od 9 lat sam palę elektryki, święty nie jestem. Chociaż też będę się starał pewnie niedługo to rzucić w cholerę. Ile można? Nie, nie, na pewno nie z nowym rokiem, bo to jednak obietnice noworoczne to nie są dobre. Jak się uda rzucić, to się uda rzucić. Jak się nie uda, to się nie uda. Mówi się trudno wtedy. Na pewno nie będę sobie robił tego na złość. Crane. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Ej, to lecimy co? Po antyzynkę? No nie, wyzwanie parkurowskie to ja nie chcę. Dobra, musimy znaleźć rzut w kotle. To idziemy na kocioł. Lecimy na kocioł, kochani. Oczywiście musiałem się spieprzyć na ostatniej prostej. No i tak się spieprzyłem, dobra. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. No, leż. Śpi. Śpi. Miałeś spać. Potem pójdziesz kupić mleko. Wiecie, do czego to nawiązanie? Na pewno wiecie, do czego to nawiązanie. Elektronika, trochę kawki, którą w sumie już wypiłem dzisiaj, ale chyba jeszcze sobie dzisiaj zrobię drugą. A nie wiem, człowiek jest głupi, wiecie? Bo w sumie kawa na mnie nie działa jakoś tam super. Nawet kiedyś miałem taki okres w swoim życiu, że piłem kawę o nazwie Angel Touch. Hey, czego szukasz? Czegoś, czego mógłbym użyć jako opaski naciskowe. Jak Raiz opanuje to miejsce, będziemy potrzebować ich w cholerę, bo oni są specami od tego. Od amputacji. Raiz zabierze tą palę. Jesteś ciekaw, skąd wiem? Ten pojebanie strzymał mnie w klatce przez 3 lata. No, było sobie nie przerywać. No, trzeba walić w głowę, przyjacielu. Nie wal po nogach. Dobra, mogę coś ci dać, czy ty już niestety nie jesteś nie do rozmowy?
Chyba niestety ci przerwało i już sobie nie pogadamy. No trudno. Ale wiadomo, Raj trzymał go w klatce, więc chłopak jest, delikatnie mówiąc, niedyspozycyjny. Dobra, idziemy szukać kotła. Nie, ale ja samochodów to na pewno nie ominę. Zapytacie się pewnie mnie, dlaczego nie przeszukuję każdego samochodu, bo nie każdy da się otworzyć. No właśnie. Ale zanim tam dojdziemy, to trochę jeszcze minie. To jest skrzynia. No tak jakby mówiłem, te skrzynie naprawdę wiele, jeżeli chodzi o to, nie dają. Raczej nie znajdziemy tu, nie wiem, jakichś tam antyków, które przydadzą się nam w jakiejś rozgrywce dalszej. Lepsze gwiazdka do rzucania, no może tylko to. No i walec, ulepszenie do broni. To też jeszcze nie jest złe. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Nie chciałem tego użyć. Panika gaming. A jestem głupi. Kurde, nie wyszło. Po co ja się z wami w ogóle męczę? Mam przecież świetną broń o nazwie łuk. I dziękuję panom. Strzały sobie wyciągamy, standardowo. Tu już nic chyba nie możemy zrobić. Więc włączmy po prostu te bezpieczniki. Raz, dwa, a siła rośnie. I odblokowaliśmy dzięki temu bezpieczną strefę. I wzrost poziomu zwinności, fuck yeah. Posiadamy ulepszenie do broni, dzięki której możemy w sumie zwiększyć sobie te statystyki, ale tak, nie chcę rzutu judo, bo w sumie nigdy nawet z tego nie korzystałem. Zazwyczaj korzystam ze zwinności, jeżeli chodzi o ślizgi, przeskoki, lekki jak piórko, to jest bardzo częsta umiejętność, która będzie nam potrzebna, bo niweluje nam obrażenia od upadku. Więc to jest naprawdę przydatne. Dobra, tu chyba nam nie zadaje obrażeń dzięki temu. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. No, nie możesz wejść, naprawdę? Oż ty gagatku. No dobra, przejdziemy drugą stroną, ale jeszcze to jest skrzynka. Którą również zamierzam wziąć. Szybki skan. Oj, chyba nam pęknie. A jednak nie. Miałem lekkiego stresa słysząc te dźwięki. Ale na szczęście one są za głupie na to. Szczęście to ja jestem ten mądry, który ma działający mózg. Kurde, nie! Powiedziałeś działający mózg, tak? No dobra, trochę tam ci ten mózg działa. Nie powiem, że nie. Lotujemy dziadów. Trochę expa się zawsze przyda. Wiecie co, tak, to można traktować trochę jako takie oszustwo, aczkolwiek no, twórcy gry to przewidzieli. Pozwolili używać tego łuku już od pierwszych części. Nie zostało to znerfione w żaden sposób, więc myślę, że będziemy z tego korzystać, bo po prostu nabijemy sobie szybciej statystyki, które i tak myślę, że będą nam spadać, jeżeli chodzi o przynajmniej o poziom przetrwania. Dobra, kopniak, dobitka, odporność, rzut bronią czy mocny rzut? Myślę, że obezwładniający kopniak. Twoje kopnięcia mają 10% szans na ogłuszenie wroga. Ogłuszonych przeciwników zabija się wiele łatwiej. Naciśnij E, aby wykonać kopnięcie. Dobra, to już mamy. Więc wejdźmy w końcu po ten zrzut, bo ja go w końcu nie wezmę. Ale czekajcie, dobra. Jak jesteśmy już tu, zapasy zawsze na propsie. Niestety tu nic nie było. Ale zapasy domowe są bardzo przydatne. Dobra, nic tu więcej nie było. Idziemy już do zrzutu. Idziemy. Bo zaraz mnie przeklniecie. Zaraz mnie przeklniecie. Dobra, tędy możemy na szczęście przejść. Szlak by to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę.
To zależy. Dziennik bojowy. Jeszcze muszę zobaczyć, jak czytać te dzienniki, ale to już naprawdę zobaczę po odcinku, bo nagrywam to od razu po pierwszym. Chcę sobie zrobić zapasu i dopiero wtedy przejdę pewnie na Pray for Gods. Zamiast otwórz się. Odblokowano osiągnięcie. Ten kluczyk nas nie interera. Ani kici. Myślę, że streamy również będziemy robić z Dying Lighta, bo chciałbym, żeby szybko nadrobić tą serię. Oczywiście, nic tu nie ma. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. No właśnie, więc teraz dopiero rozpoczyna się prawdziwa gra. Naprawdę, ta gierka to są takie wspomnienia dla mnie. Wygrałem pół życia dzięki temu. Albo raczej przez to. Dobra, nawet się nie zatrzymujemy, lecimy po prostu. Przyjacielu, no dobra, pomogę ci. Tam są i... Tak już. No to sobie chyba sam poradziłeś, czy nie? Pyk, strzałka. Jest zamknięte niestety. Ale nie mam żadnego przejścia tam. No trudno, dobra, to ci chyba jednak nie pomożemy. No tu nie będę szukał tego przejścia, bo to nie ma sensu. Dobra, kij z tobą, ale śmieci przeszukam, bo to jednak części mechaniczne, których niestety nie było. No i w końcu mamy wślizg. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Zabijamy się stąd szybko. Nie. Kurwa. Kolego. Jam jest Legolas. Będziesz wyglądał jak cholerny jeż. Ze mną się nie zaczyna. Pierdoleni bigacze. Tam coś sapiesz jeszcze przez sen? Nie, jeszcze coś tam sapiesz? Granaty samoróbki, no i to mi się podoba. Trochę elektrolitu. Amunicja do pistoletu, niestety tego już wziąć nie możemy. Dobra, ale tu chyba jeszcze jest samochód, który możemy... Nie, niestety go nie możemy przylutować, dobra. Lecimy do kolejnego zrzutu. Gra nam odradzała tutaj się bawić z nimi, ale ja to zawsze robię. Zawsze to robię, bo to jest bardzo przyjemne, jak ci ludzie Raisa zostają po łbie. O! Ty się będziesz tak wspinał, to ja ci świetlonej przyszłości nie wróżę. Już prawie tam jestem, uda mi się. Ja nie zawracam. Kochana pani, ja nie zawracam. Ja jestem biegacz. Biegacz number one. Leć, ptaszku. Dobra, zrzut jest tam. Zrzucik jest tu, gdzieś. Mamy go. Jest już nasz. I oczywiście jeszcze się musiałem spieprzyć, no bo... Ja bym się nie spieprzył? Ciebie chyba Bóg opuścił. Ej, nie ma strzały? Jest strzała. Dawajcie mi strzały, to jest do zwrotu. To jest tylko wypożyczenie szybkie. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi.
Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Raiz jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raizem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera, usłyszeli mnie. I tak, moi kochani, będzie wyglądać nasza rozgrywka. Kurde, biegnij. Tak będzie wyglądać nasza rozgrywka w tej naszej grze. Że będziemy spieprzać po nocy i będziemy robić wszystkie questy po nocy. O fuck. Biegnij, 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 nie daj się. O nie, nie uda nam się chyba. To będzie pierwsza śmierć. Chyba będzie pierwsza śmierć. Albo i nie. Albo i tak. Niestety już jak raz się damy im, to potem jest problematyczne, jeżeli chodzi o ucieczkę. Ale może nam się uda. Może i nam się uda. No, chyba może jednak. Chyba się uda, dobra. I pamiętajcie, jeżeli będziecie sami grać w tą grę, to przy lądowaniu zawsze z dużej wysokości starajcie się trafiać na zombiaki. Dobra, o dziwo się udało. O dziwo się udało. Ale nie powiem, trochę stresa miałem. Rozgrywka nocą. Punkty siły i zwinności są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz nocy, poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów przetrwania otrzymasz. Dlatego właśnie chcę grać w nocy. Dobra, panie kwatermistrz, ty masz coś? Nie masz nic. Zobaczymy, co nam powie Brecken. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie, kłamiąc im wszystkim, ale Gere ma rację. Są wyższe priorytety. Tak bym tego nie nazwał. Alfie cię szuka. Jest w warsztacie na dole. Okej, okay, a dobra, pójdźmy do Brekena jeszcze w tym odcinku. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartujesz. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Raiz nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi i Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i
Wracaj mi tu żywy. Okej, kochani, ale resztą zajmiemy się już w następnym odcinku. Wzrost poziomu przetrwania. I ten punkt również zrobimy w następnym odcinku. Dobra, grał dla was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Trzymajcie się. Hej, hej.